O, witam pana Króciego. Pan Króci, czy po E4 białych, czarne muszą grać królewską indyjską? No nie, panie Króci, nie muszą. Czego mi to nie chodzi? A, chodzi. Nie jest dobre C5. Można zagrać E5. No można zagrać goniec G7. Po C5 trzeba się liczyć z ruchem E5 i na niego odejść na H5 lub na G8. Koń poszedł, ale ten pion jest oderwany. No można tak nie grać. Dobra. Wracamy. Pan Marcin, to jakieś czarne czary, a nie proste szachmaty. No bardzo proste, panie Marcinie. Jeszcze raz proszę zwrócić uwagę, że miałem 3 zera, 0 błędów, 0 niedokładności, 0 dużych, 0 prostych omyłek i minus 15, minus 15 setnych tysięcznych, czyli jak prawdziwy cheater zagrałem. Pan Mariusz Tunio, panie Piotrze, w dobrym momencie pan uciekł z tych gór, bo jeszcze by i pana poraziło na Giewoncie. Nie, panie Mariusz Tunio, nie byłem na Giewoncie i w burzę bym nie wchodził. Miałem w środę burzę. Schodziłem z hali miziowej. I jak schodziłem z hali miziowej, to była burza z piorunami, ale szczęśliwie mi ominęła. Unikałem drzew, tudzież wyciągów. Dobra, zgadujemy ruchy. Zgadujemy ruchy. Bardzo się cieszę, panie Juks, gramy na Lichesie. Przepraszam bardzo, dostałem instrukcję, żebym nie zmyślał, bo są tacy, co schodzili z hali miziowej, no szedł przed nami jeden pan, ale naprawdę burza była, tylko że przeszła lekkim bokiem, no. A i pioruny były, nie widziałem piorunów, grzmoty słyszałem. Ale dostałem właśnie interwencję, że mam nie zmyślać, ja przecież ja nie zmyślam. Proszę, głosujemy, czy ja zmyślam? Kto uważa, że zmyślam, łapka w dół, kto że nie, to w górę. Pan J23, gratuluję wybór partii meczu Kasparow, Karpow, Git. Nie wiem, co to znaczy. Będzie coś z Fischera. Panie J23, to z Fischera jest dużo partii. Jestem uzależniony od obiegu i gry, może coś jeszcze z Kaskiem. No, panie J23, ja mogę dać jedną partię mistrza świata miesięcznie. Czekają tam partie, czekają. Ostatnio ściągnąłem 50 partii Rubinsteina do podręcznej pamięci. Był taki szachista Rubinstein, miał na imię Akiba. No pewnie, panie Mariutunie, że były alerty. No gdzie, panie Przemyśle? To za przemyślany ruch to H4. Skoczek F3, D4, D4. No bardzo dobrze, bardzo się cieszę, zgadujemy. Opóźnienie wynosi 8 sekund, może 9, skoczek C3. Przeciwnik się nazywa Partia z Mistrzostw NATO. Partia z Mistrzostw NATO. Marek Helbiś, indywidualny i drużynowy, kilkakrotny mistrz NATO. Brest, 2 października 2012 rok. No grałem, podpowiem, przed partią przeanalizowałem, wiedziałem, że gra słowiańską. Panie Marcinie, no B4 to nie, to mistrzyni grała, ale muszę mówić ciszej, bo jestem pod cenzurą i każde moje słowo jest. No dobra. No dobra.
Tu sobie jeszcze jedziemy dalej. Tu sobie włączę coś, żebym miał jakąś podpowiedź, bo jestem tępy dzisiaj. Już raz grałem jako ten cheater. A3. B2 lub G2, pani J23 to nie można grać, ale A3 można zagrać. O, a Króci jak zwykle złośliwy mówi, że już jest. Tu zwracam, tu chcę powiedzieć, ja o tym może mówiłem, ktoś słyszał. Kiedy on to zobaczył, myślałem, że się przewróci. Przez 10 minut robił się na przemian biały, siny, zielony, czerwony. Brązowy czy brunatny, chyba nie. Przed partią dał mi jakieś żelki, takie żelki, co można kupić w każdym sklepie w Polsce za 2 czy 3 zł. Ja mu dałem książkę swoją, dałem mu jakiś znaczek ładny, dostałem od prezesa Muzyki Związku, jeszcze coś mu tam da, a jeszcze coś miałem, a on mi dał te małe żelki. Haribo. O, Haribo mi dał, tak, panie Raus, dał mi Haribo. Skąd pan wie, panie Raus, że on mi dał Haribo? Właśnie takie Haribo mi dał, takie. Taras, panie, dlaczego, a skąd ja mówiłem, że on gra słowiańską? Więc po 10 minutach ciężkiego namysłu, z sapaniem i wzdychaniem, a, no jak pan jest medium, panie Raus, zagrał H6. Ja od razu powiem. On se zagrał H6, bo może chciał być dowcipny. Ale ja grałem tak, żeby to A3 mi się przydało, a jemu to H6 się nie tylko nie przydało, ale osłabiło mu pozycję roszady. Teoria nawet przewiduje. Jedna partia grana była. Zagrałem D4. Dlaczego D4? Kto wie? No dobra. On na to skoczek F6. Gramy dalej. Co teraz? Otwarcie Andersena, wariant pijanego Morfiego. Panie Mariu Tuniu. Jeszcze raz mówię, że jak ktoś gra A3, to nie po to, żeby uciec z teorii, tylko żeby wrócić do teorii, gdzie to A3 się przyda nam, a nie przeciwnikowi. Panie Marcinie, jakie jajca? Jakie jajca? Co to są jajca? Także wracając do meritum, więc trzeba tak wrócić do teorii, żeby to było dla nas korzystne. Przykładowo, wtrącenie ruchów A3, A6 jest korzystne dla strony, która ma izolowanego piona hetmańskiego. Przykładowo. No panie Marcinie, no jak G3? Normalnie gramy w szachy. C4. Tu chcę powiedzieć, że po jego ruchu E6 mam ruch do przodu, bo jak grałem 2 rundy później z Duńczykiem, to chciał mi grać obronę Niemcowicza, zagrałem mu A3, zagrał B6, goniec B7, i dostał klopsa po A3, zagrałem mu to dobre A3, chyba 3 ruchy później. No B4, no jak B4? Skoczek C3. No pewnie, że skoczek C3. Albo gramy w szachy, albo nie, no skoczek C3. O, i po D5 mamy już 17 partii granych w ten sposób. Już mamy 17 partii. Co teraz? Witam pana Andrzeja. Dzień dobry, panie Piotrze. Panu Piotrowi też dziękuję za wpłaty. W poniedziałek podam kto, bo tak jak mówię, wróciłem przed północą. Pociąg się spóźnił 240 minut z Krakowa. Z Krakowa pociąg, który jedzie 144 minuty, spóźnił się 244, bo jak kolej podała, ukradli im pociąg, czy tory, czy trakcję. Nie wiem, co
kolei ukradli. Coś kolei podobno ukradli. Poświęcenie konia. Wybić. X. E3. Znowu YouTube nie powiadamia, co mi ominęło, bo widzę już ponad godzina za mną. To se, panie Andrzeju, pan zobaczy. Tu, żeby pana nie ominęło, panie Andrzeju, turniej jest ustawiony na poniedziałek na 20. Wracamy w poniedziałkowy rytm transmisji. Pan J23, Giertych na F3, panie J23. Unikamy polityki. Unikamy polityki. Bo się, mamy mieć radosne szachy, mamy się nie pokłócić. Te wszystkie ruchy są bardzo dobre. E3 jest bardzo dobry. Bardzo dobry ruch E3. W partii nastąpiło skoczek F3. C6. Co to jest za pozycja? Co to jest za pozycja? 9 partii jest granych. Więcej. 21 partii już tak było granych w historii szachów. CD i G3. Panie Marcinie, nie gramy CD, bo otworzymy przeciwnikowi białopolowego gońca. To jest nasz mały plusik. Gra w szachy polega na zdobywaniu małych, małych plusików i sumowaniu ich. Pan Berdzik, trójkąt. Jaki trójkąt, panie Berdzik? Panie Berdzik. Dobra, powiem. Miałem to nagrać w odpowiedziach na pytania. Proszę państwa, jest takie staropolskie powiedzenie. Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. Co po angielsku się tłumaczy? W Rzymie czyń, jak Rzym czyni. Jeżeli wchodzimy do środowiska szachowego, powinniśmy posługiwać się językiem szachowym. Jeżeli ktoś przychodzi z zewnątrz i wprowadza swoje słowa, jest niezrozumiały przez otoczenie. Także ten trójkąt, mówią ci, co niewiele wiedzą o szachach. No. Na przykład Zofia z HES 24. Ona często używa, ona nawet się chwali, że grywa trójkąt, a potem może zagrać i kamienną ścianę. Półsłowiańska, bardzo dobrze pan przemyślany. Jest to półsłowiańska albo czeska, tak to nazywają. Generalnie można powiedzieć słowiańska bez wgłębiania się, piramida. Pan Adamos pyta, czy znam określenie mechaniczny Turek. No znam, no tam podobno w tym Turku siedział jakiś gracz, co stracił nogę na wojnie, coś takiego. No był taki szachista genialny, De Chapiel, który nie miał jednej ręki, co mu nie przeszkadzało grać doskonale w bilard, w brydża i w szachy. Armata mu urwała. Obrona słowiańska, pan Marek D. No właśnie. W obronie słowiańskiej jeden z planów polega na tym, żeby zagrać E3. Ruch A3 jest korzystny moment. Ruch A3 jest korzystny dla białych, ruch H6 jest słaby dla czarnych. Teraz nie przechodzi, w tej, można powiedzieć, że nie przechodzi obrona amerańska, która jest jeszcze nabiciem, goniec C4, B5 i potem A6 z następnym C5. Ja tu nie mam strzałek. Więc proszę na mnie nie krzyczeć, że nie stawiam strzałek. Panie Marcinie, no bardzo dobrze. Tu. No dobra, jedziemy dalej. E3, skoczek BD7. Co jest, pytanie pomocnicze, co jest celem strategicznym białych? Pan Bartosz. Dzień dobry, panie Piotrze. Wie pan już, kiedy nagra pan nowe odpowiedzi na pytania? Ja widziałem, panie Bartoszu, że pan mi zadał te pytania. Ja panu odpowiem. Nie wiem, kiedy, panie Bartoszu. Intensywnie pracuję. Nie mam czasu skomentować partii, więc jutro rano
nie będzie żadnej skomentowanej partii, wystawię końcówki. A w ogóle jak się podobały te studia, które wystawiłem po dłuższej przerwie. Pan Andrzej E4, pan Króci dojść do E4, pan Berdzik dojść do E4, pan Sigis GF3, pudło. Panowie dojść do E4, dojść do E4. Pan Ralf, pytanie, panie Piotrze, czy widział pan film pod tytułem Pionek? Widziałem. Film powstał w 2014. Oglądałem, ja nie polecam, Spaskiemu się ten film nie podoba. Tam za dużo jest fantazji scenarzysty. Pan Piotr Franczak, znalazłem fajny, darmowy programik na Androidzie. Panie Piotrze, taka nazwa. A, IFY, nie, już źle przeczytałem. Robi się zdjęcie szachownicy i sama ustawia bierki, jest gotowa do analizy. No świetnie. Pan Osiedlowiec, trzeba poświęcić wszystkie piony, żeby otworzyć, bo dobrać do króla. Takie otwarcia grał m.in. pijany Michał Tal i mój tata lubił takie posunięcia. Widzę, że pan sobie zażartował. Jeszcze raz, trzeba dojść do E4. W tym celu kontrolujemy pole E4. Goniec D3, goniec D6, ruch białych, co gramy? Chcę powiedzieć, że zacząłem pić kawę 10 minut przed transmisją. Mam taki ciąg. Pan Marek, goniec D3. To już jest zagrane. Hetman C2, pan Raus. O, Króci mówi, żeby kasować, jak pisał trochę temu. Pan Igor. A czy w tym wariancie można wykorzystać sobie pozycję króla przez ofiarę gońca na H6? Na H6 można ofiarować gońca, jak będzie zrobiona roszada. Punkt H6, pion na H6 osłabia pole G6. Osłabia białe pola. Dwa nula. Proszę Państwa, witam Pana Tomasza. Oczywiście, że trzeba zrobić... Nie, Panie Adamos, nie gramy skoczek E5, bo to z jednej strony podstawia piona. Trzeba skończyć rozwój, trzeba zrobić roszadę i zagrać E4. Co powinien zagrać czarny? Można komentować. To jest partia na wspólne komentowanie. Co powinien zagrać czarny? A, panie Jux, pan wybaczy, ja tu rzadko zaglądam na Twitcha. Pan się nie gniewa. Większy ruch jest na YouTubie. Panie Berdzik, trzeba zrobić roszadę. I jak to, po co roszada? Czarny chce wybić i dojść do E5. Gdzie chce czarny wybić? Skoczek G4. Czarny powinien wybić na E4. Czarny powinien wybić na E4. Słyszycie Państwo? Powinien wybić na E4. Ten cieniasz wybił na C4. Marek Helbiś wybił na C4. To jest gorsze, ponieważ zostawił pionka na E4. Bijemy. Oceniamy... Aha, uwaga. Cofnijmy jeszcze na chwilę ruchy. Chcę zwrócić uwagę na bardzo ważną figurę. Goniec C1 jest gońcem pasywnym. Nie można go wystawić na B2, bo będzie dalej pasywny. Goniec na B2 może iść tylko w tej sytuacji, kiedy nie będzie czarnego pionka na D5, kiedy ten pion zbije na C4. Dlatego dochodzimy do E4, żeby goniec gdzieś wyszedł na F4, na G5, czy święcił się na H6. Grozimy zagrać E5 z następnym skoczek D6. Tu nie chodzi, żeby wygrać figurę. Kto stoi lepiej?
No czarny musi zagrać E5 bardzo dobrze. Biały stoi troszkę lepiej, więc zagranie E5 podobno jest względnie najlepszym ruchem. Musi być korzystne dla białych, bo biały ma ciut lepszy rozwój. Goniec na D6 stoi nieszczęśliwie. I kto wymyśli ruch białych? No białe stoją, pewnie, że białe stoją lepiej. Kto wymyśli ruch białych? Były tak, 8 partii było grane. Kto wymyśli ruch białych? D5 kusi. Kusi. Goniec bije H6. No, panie Igorze. Panie Igorze. Jak się ofiaruje figurę, to trzeba tam wpaść czymś. A tam się niczym nie wpada. No. No, uwaga, czy jak zbijemy na E5, odbije skoczkiem, odsłoni gońca, będzie to korzystne dla białych czy dla czarnych? Podpowiem, czarny jest ścieśniony. Kto jest ścieśniony? Brakuje mu pól. Wymiana każdej figury ułatwia mu manewrowanie. Pan Bartosz, panie Piotrze, jak odpoczął pan w Korbielowie? Odpocząłem bardzo dynamicznie. Połykałem kilometry w pionie i w poziomie. I boję się głośno mówić, bo znowu cenzor mnie tutaj powie, żebym nie kłamał. Dobrze, że pan na Giewoncie nie był w Zakopanem. Byłem na Giewoncie kiedyś. A na tym Śląsku też było niebezpiecznie. Unikałem burz. Po prostu jak było zagrożenie burzą, to bardzo spokojnie tak starałem się wrócić. Czyli D5 musi działać. Potem pionek F4. Oj, 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 oj. Skąd pan jest, no, panie osiedlowcu, no? Z YouTube'a jestem. Nie tak dawno wybrałem się na wakacje. A gdzie pan mieszkał, panie osiedlowcu? Ja mieszkałem w świetnym ośrodku w Wiktorii. Pan Berdzik dolicza sobie punkt. Pan Berdzik wytłumaczy, po co ten dziwny ruch pan zrobił, panie Berdzik. Notabene najlepszy ruch. Notabene tłumaczy się na polski by the way, czyli zauważ, że a propos, w domku drewnianym w 11 osób, a my byliśmy drewniano-murowanym, H3 dziwne, ograniczamy skoczka. Proszę państwa, trzeba wziąć pod uwagę, że w niektórych wariantach groziłoby skoczek G4 przy gońcu na E3. W innych wariantach groziłaby ofiara gońca na H2, co trzeba mieć pod uwagę. Groziłoby hetman H4. Bardzo dobre, profilaktyczne posunięcie daje białym przewagę. Przeciwnik zagrał B5. Goniec nie może iść na G4. A no właśnie, goniec nie może iść na G4. Ograniczamy skoczka. Zawsze można jakiś skoczek, pani króci. No po co ten skoczek ma iść na H2? Ja przypominam regułę, którą powtarzam. Kto wymienia, ten traci. Jakby biały wymienił na E5, to by stracił, bo by wymienił aktywnego skoczka F3, zapasywnego D7.
H3 oddajemy centrum. Jak oddajemy, panie Tomaszu? Ruch H3 walczy o centrum. Ruch H3 wzmacnia punkt D4. Panie Piotrze, czy ma pan już gotowy aparat, żeby zrobić zdjęcie na... Panie Bartoszu, jak ten poprzedni był i dwa dni wcześniej szedłem Nowym Światem czy Krakowskim Przedmieściem, nie pamiętam, to tam stało dużo takich czarnych samochodów i nie działały telefony. Ja to mogłem sobie zrobić zdjęcie tym naszym na Powązkach. A ty to... Nawet nie będę próbował, bo przecież panie Bartoszu... No właśnie. No właśnie ten. On nie grał w szachy, ten Obama. Gdzie odchodzimy gońcem? Czy bijemy na E5, czy odchodzimy gońcem? Proszę. Czy bijemy na E5, czy odchodzimy gońcem? Ćmielów. Oryginalny Ćmielów. Do herbaty. E5. A2. B3. Obchodzimy, bo czarny jest ścieśniony, nie otwieramy pozycji. Dobra, cofamy dla pana Sigiego. Tu, tu i tu. No to co? No to gramy. Można na początek zagrać F3. F3 bardzo dobry ruch. Można zagrać wieża E1. F3 bardzo dobry ruch. Dobra. Zagrał B5. Goniec B3. A6. Gramy dalej. Czy ktoś wie, na jaką, jakie to jest centrum, na jaką typową pozycję gramy? Karsbacka, wiszące piony, co to jest? E6, C6 przeciwko pionkowi D4, struktura Marocego, co to jest za pozycja? Na co gramy? Bardzo proszę, panie Sigi. Typowa piła, panie Króci, jaka piła? Mamy w skoczka H4 i F5. O! Pan Igor dobry pomysł ma. Co prawda tam skoczek zawisa na H4. Może nastąpić skoczek bije 4. Jaka piła? Uwaga! Gramy na typową pozycję z obustronnymi przewagami pionkowymi na skrzydłach i z otwartą linią D. Białe będą miały przewagę 4 pionki przeciwko 3 na skrzydle królewskim. Czarne będą miały 3 przeciwko 2 na hetmańskim. Najważniejszym elementem jest linia D i ze względu na asymetrię para gońców jest lepsza. Nie wiem, panie Tomaszu, co to jest to co jamme, ale powiem, że w tej partii przeciwnik będzie miał przewagę na czarnopolowej szachownicy. Hetman C2, ojoj. W tej partii przeciwnik będzie miał przewagę również na białopolowej szachownicy. Będzie miał, uwaga, jeszcze raz mówię, będzie miał przewagę na białopolowej szachownicy, będzie miał wszystkie białe pola i wszystkie czarne. I proszę mnie nie pytać, jak to możliwe. Proszę, ruch! Jesteśmy w debiucie czy w grze środkowej? Pan Bartosz.
Chciałbym Panu podziękować, że Pan nagrywa materiały, szczególnie z partii Mistrzów Świata. Można potem zabłysnąć jakąś ciekawostką od Pana. Ta regularność chwalę, że niemal codziennie można powiedzieć, Panie Bartoszu, no... Goniec E3, goniec G3, u Pana topową partię goniec E3, bardzo dobrze. D5, Panie Donaldzie, trochę gorsze. Panie Bartoszu, Pan spojrzy, tu jest napisane, radosne szachy. Ja to lubię robić. Ja to lubię robić. Debiut jeszcze, no właśnie. A ponieważ jest debiut jeszcze, to trzeba wprowadzić gońca do gry. To jest tak proste. Po to zagraliśmy H3. To jest ciekawy moment. To jest powtarzalny element. Zagraliśmy H3, żeby postawić gońca na E3. Tu był bardzo z siebie zadowolony. Helbiś. Piszemy Helbig, mówimy z austriacka Helbiś. Także no wydawałem przez 14 lat gazetę szachową. A to jest lepsze niż gazeta, bo myślałem, żeby na stronie komentować partię, chociaż przygotowanie partii wymaga dużo czasu, to jednak skomentowanie głosem jest dużo szybsze niż literami. Hetman C2. Bardzo dobry ruch Hetman C2. Prowadzi do równej pozycji. Pan Berdzik. Skąd Pan wiedział, że przeciwnik był zadowolony? No Panie Berdzik. Dostał pozycję taką, jaką już myślał, że chciał. Tu zwracam uwagę, że pion na A3 utrzymuje pozycję skoczka na C3, ruch B4 nie jest taki groźny. Natomiast Panie Berdzik, przeciwnika się obserwuje. Między przeciwnikami jest więź psychologiczna. Niektórzy oddziałują, przez taka zawodniczka Gariaczkina, co będzie grała w styczniu Mistrzostwo Świata z Juwen Jun, czy jak to tam ją nazywają, ona takie spojrzenie robi na przeciwnika. Karpow tak patrzy, Kasparow tak patrzy. Jest więź psychologiczna, podświadoma między zawodnikami. To się czuje. Nawet się czuje, kiedy lepiej liczymy warianty przeciwnika. Niepewność przeciwnika się wyczuwa. Jest taka silna więź. Tego psychologowi nie są, ani młode psycholożki nie są w stanie pojąć. Pan Tomasz, radosne szachy, a pan się nigdy nie ośmiał. No jak, panie Tomaszu, tylko panie Tomaszu, pan zobaczy. Godzina 38, ja czasami, panie Tomaszu, już jestem potem zmęczony. Jak człowiek jest zmęczony, to nie zawsze się uśmiecha. Jak człowiek jest skupiony i gra. Ale, panie Tomaszu, powiem panu coś. Ale jak opowiadam dowcipy, to mam bardzo smutną twarz. Mam bardzo, bo dowcipy z kamienną twarzą trzeba opowiadać. D bije E, D5, poker face. O, pan Damian. Szachy to bardzo brutalna gra. Oczywiście, że ta, tylko pan nie, już nie dopisuje, pani Raus, dlaczego brutalna. Szachy są sportem walki. Szachy są sportem walki. Realizują naturalną potrzebę agresji. Jedziemy. Bicie na E5. Zbił konisiem. Co teraz? Co teraz? Stara szkoła Bustera Catona. Tak. Tak. Pamiętam tego bohatera. Był tak dobry jak Karol Chaplin czy Oliver Hardy i ten jego koleżka, zapomniałem. Skoczek D4. Skoczek bije... O, witam pana właściciela. Skoczek H4. Skoczek H4, panie Andrzeju, nie. Ale skoczek D4 rzeczywiście najlepszy ruch. Ja chcę zwrócić uwagę. Zatrzymać się na to.
Jest to typowa pozycja gry środkowej. Ona już powstała. Proszę się przyjrzeć. Proszę się przyjrzeć tej typowej pozycji. Policzyć przewagę pionkową białych, czarnych, otwartą linią D i zastanowić się, jaki zrobić ruch, wracam za minutę. Minuta przerwy. Dlaczego nie zbić skoczkiem na D5? A co pan chciałby, panie Dawidzie, zbić skoczkiem na D5? Skoczek D4, po czym skoczek F5 i gramy na szczycie królewskim, gdzie mamy przewagę pionkową. A to nie jest takie proste, proszę państwa. E5. Rzeczywiście trzeba spróbować dojść do E5 i realizować swoją przewagę, ale jest to pozycja troszeczkę po macoszemu traktowana w książkach o strategii gry środkowej. Ona jest trochę liźnięta, nie pamiętam w której książce Szereszewskiego, czy kontury gry środkowej, czy strategia gry kontury gry końcowej, czy strategia gry końcowej, Michał Szereszewski taki. A jest to bardzo częsta pozycja. Tu powstała, proszę, w słowiańskiej, powstaje w gambitach hetmańskich, w sycylijskich, w karokanie, we francuskiej. Bardzo typowa pozycja. I tu jest najważniejsza linia D i każdy realizuje swoją przewagę. Kiedyś uważano, że przewaga na skrzydle hetmańskim 3 przeciwko, przewaga liczebna pionów 3 przeciwko 2 na skrzydle hetmańskim jest przewagą. Pierwszy raz skrytykował taki pogląd Aleksander Alochin, to tak, o ile dobrze pamiętam, Wilhelm Steinitz wysuwał taką sugestię, jednakże nie można jednej przewagi rozpatrywać w oderwaniu od całej pozycji. Najważniejsza jest pozycja. W tej pozycji spróbujmy ocenić z grubsza. Białe wieże nie grają. Białe wieże nie grają, trzeba je rozegrać. Goniec na B7 stoi źle, bo jak tu ktoś zauważył, czy już kilka osób, bo pan Marcin wcześniej chciał iść skoczkiem na F5, skoczek pójdzie na F5, będzie stał dobrze. Przy pionku na F4, pion na E5 robi widły. Panie Tomaszu, skoczek H4 słabsze. Bicie na E5, no kto wymienia, ten traci. Kto wymienia, ten traci. Jak się wymienią hetmany, możemy nie mieć czym wygrać. Skoczek D4 nastąpiło. I tu najlepszy ruch zrobił. Jak prawdziwy czyter zagrał wieża E8. Co teraz? Łączymy wieżę. No,
Panie Berdzik, no bardzo dobrze, ale gdzie pan hetmana postawi? To pozycja nie jest prosta do gry. Co teraz? Są dwa ruchy bardzo dobre i jeden niezły. F4, pan Raus. I chyba słusznie. Pionek F3. Pionek F3 to miękki ruch. Bardzo dobrym ruchem jest skoczek F5. Narzucające się F4. Narzucające się, tak. Tu chcę powiedzieć, że tak zwany komputer każe postawić hetmana na E2. I to jest, uwaga, tak można rozpoznać cheatera. Ta słynna Bibi, Sara, co wróciła, co straciła mieszkanie w Moskwie i wróciła do Kazachstanu z mamusią Tandżarykową, właśnie wykonała takie posunięcie król G2 pod czarną wieżę na drugiej linii hetmana na B7. I to było o 70 parę setnych lepsze od drugiego ruchu. Takie ruchy wskazują, że jesteśmy w porządku. Człowiek nie wykona ruchu hetman E2, bo nie będzie stawiał hetmana pod wieżą. Już prędzej postawi hetmana na C2. Tu jest... Trzeba atakować na króla. Rzeczywiście F4... Chcę zwrócić uwagę, że ruch H3 przygotował także posunięcie F4. Tu można było odejść na C4, po czym biały ma przewagę. Po C4 najprościej w świecie jest bić i grać swoje, realizować swoją przewagę. Piony C4, C6, A6 są słabe, brak białopolowego gońca nie ma takiego znaczenia. Tu wisi goniec na E3. Odszedł na D7. Co teraz? Pan Marcin, oj tam, pan Dante, witam pana Dantego. Hetman H5 to, panie Dante, za wcześnie, bo widzi pan tego konisia na F6, czy nie? Panie Raus, ja nie wiem czemu, ja tu mam podłączonego silniczka, jak to mówią, i on pokazywał hetman E2. Co teraz? Hetman F3. Panie Andrzeju, a to pan teraz hetmana chce postawić pod gońca. I to znowu jest taki ruch, po którym panie Andrzeju, znaczy pan nie bierze tego do siebie, ale to jest, jeżeli taki ruch obiektywnie jest najlepszy, to hetman F3, on tu nie jest najlepszy, jest bardzo dobry. Jak stawiamy pod rentgena hetmana, no to źle się liczy. Gable nie wchodzą, E5. Wchodzą gable. Nastąpiło E5. Goniec F8. Co teraz? Gramy dalej. Skoczek bije C6, panie Marcinie, tak ostro. Pan Rauchs E6. Skoczek F5. Skoczek F5, bardzo dobre posunięcie. Wieża E1 chyba nie. Panie Donaldzie, wieża i panie J23, no wieża E1 jest takim ruchem niekonkretnym. Skąd wiadomo? Chcę zwrócić uwagę, że wieża z F1 strzela na punkt F7 rentgenem i goniec z B3 strzela na punkt F7. Czy to widać? Widać. Więc wieża na F1 stoi dobrze. Inteligent poleca hetman F3, ale to jest taki cheaterski ruch. Skoczek F5, goniec F2 to są dobre ruchy.
partii nastąpiło o takę, wieża bije E3, co teraz? Pan właściciel proponuje, panie Dante, podobno hetman F3 to dobry ruch, ale taki nieludzki. Ja zwracam uwagę, że w szachy grają ludzie i trzeba zrobić serię dobrych ludzkich posunięć, bo jak się robi serię posunięć programowych, to się może okazać, że czasem się jednego nie zrobić, można się wysypać. Skoczek F5 nadal, FG. FG. HG4. A, hetman G4. No najlepszym ruchem, co by nie mówić, to było FG7. To wszyscy wiedzą. Najlepszy ruch był FG7. Ale czy to da wygraną? To się zaczyna coś dziwnego. Pan Marek, skoczek F5. Kto zagrał skoczek F5? Proszę, jak koniś napadł. Na wieżę, na E7, na H6, na G7 i punkt F7 też trzeszczy w szwach. Przeciwnik, wieża C3, zaofiarował jakość. Co gramy dalej? O, witam pana. Sroka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. BC to znaczy, że B bije na C3. Pan Tomasz G7. FG7, pan Andrzej. Chcę zwrócić uwagę, że nie jest łatwo ocenić Król na H1 idzie źle, bo pod gońca. No może na H2. Nie jest tę pozycję łatwo ocenić, bo wieża bije B3. Graliście to? Skoczek bije H6, panie Marcinie. I chcę zwrócić uwagę, że tę pozycję jest bardzo, bardzo trudno ocenić. Partii nastąpiło prozaiczne, wieża bije C3. Hetman bije B6 szach. Król H1, podobno lepsze było król H2. Skoczek F6. Co teraz? Proszę bardzo, co teraz trzeba zrobić? Mamy wieżę, zagońca i piona. Co teraz? Wieżę ustawić, pan Andrzej pisze. Gdzie, panie Andrzeju? Panie Tomaszu, jak pan... Jeszcze hetman H5 jeszcze jest przedwczesne. O, pan Rudy. Skonsolidować pozycję. Pan Donald przejąć linię. Proszę państwa, trzeba skonsolidować pozycję. Trzeba łyknąć sobie herbatę powoli, bez pośpiechu. Przyjrzeć się pozycji. Zawsze, kiedy przeszła burza, trzeba ocenić straty i zyski. Centrum mamy otwarte. Gońce czarnych strzelają. Mamy słabe pionki A3, C3. Mamy przewagę jakości. Goniec strzela na F7, wieża na F7 nie strzela. Trzeba skonsolidować pozycję. Jak na razie, jeszcze w pewnym sensie jesteśmy w debiucie, jeżeli przyjmiemy, że debiut się kończy, kiedy
połączymy wieże. Panu dam temu pole podoba się A4. A4 obiektywnie najlepszy ruch. Trzeba łatać dziury. Jeden ze sposobów łatania dziury to jest rozbicie czarnych pionów, zanim one pójdą. Poza tym zwracam uwagę, że pion A3 stoi na czarnym polu, atakuje go goniec, którego broni wieża. Jeżeli lekka figura atakuje piona, którego broni wieża, to ta wieża jest przykuta gońcem, jest pasywna. A4. Okazuje się, że czarna wieża zajęła linię, a biały nie. Co dalej? Co z tą pozycją robimy? Konsolidujemy. Konsolidujemy pozycję. Proszę. Panie Oceaniczny, przeczytałem. Tu musiałem kogoś zablokować. Niestety, bo tam ktoś tu tak brzydko pisał, my brzydko nie piszemy, nie przeklinamy. Hetman C2, Hetman E2, Hetman C2 S. O, witam pana Foxa. Hetman B1 lub Hetman C2. No i nikt nie zgadł. Tu chcę powiedzieć, że pozycję program ocenia lepszą czarnych. Lepszą czarnych. Hetman E1. Hetman C5. Gramy dalej. Co teraz? Konsolidujemy pozycję. Skoczek D4. A5. A5 nie. Panie Andrzeju, my te pionki chcemy wymienić, żeby opiana 4 też jest słaby. Panie Marcinie, jakiego mata? Pan Donald AB. Skoczek H4, panie Tomaszu. Doktor Tarasz brzydko ocenił, nieestetycznie oceniał takie skoczki. Konsolidujemy pozycję. Nie można grać AB, bo stracimy skoczka na F5. Hetman G3 i pan Rudy Hetman B3. A ten koniś na F5 to wam niepotrzebny? Wieża D1. A ten koniś na F5 to niepotrzebny? Po Hetman G3 nie można wziąć konisia? No. Wreszcie. Pan Daniel, pan Andrzej. Konsolidujemy pozycję. Proponujemy wymienić hetmany. Po wymianie hetmanów pozycja czarnego będzie trudna. Przykładowo. Gdzie to jest? Hetman E5. Odbijamy. I znowu na F7 wisi. I znowu wisi na F7. I tę pozycję mamy szansę wygrać. Przykładowo tu, tu. Nie można A, bo wieża na B7. A jak tu, wieża FD1 albo AD1 i stoimy dobrze. Także po Hetman E1, Hetman E1, przepraszam. Hetman C5, skoczek D5. Ruch biały, gramy. Pan Kruk pyta, panie Kruku, jeżeli czarny nie wymieni hetmanów, to my wymienimy hetmany na C3, panie Kruk. Wieżę D1.
Którą wieżę na D1? Z F czy z A? Nie szkodzi pan Sygi skoczek H6. Nie szkodzi, panie Kruk, czasem się nie zauważa. Dobra, wieża AD1. Wieża C8, co teraz? Gramy. Hetman D4, bardzo dobry ruch, panie Okruch. Bardzo dobry ruch. Zwracam uwagę, że mamy teraz taki okres taktyczny. Więcej stala. Dobrze, panie Tomaszu. Czeka jeszcze 1012 partii tala wygranych. Wieża FE1 albo AB. To teraz może w końcu AB. No teraz w końcu AB jest bardzo dobrym ruchem. Dobry wieczór, panie Przemysławie. AB jest bardzo dobrym ruchem. Ale równie dobrym ruchem, no ktoś chciał króla atakować. O, pan Berdzik. Pan Berdzik idzie na mata. Proszę. I pan Sygi. Nie wiem, co pan Tomasz chciał na E4 postawić. Hetmana? Nie wiem. Wieża obroniła piona. C3. Pośrednio gońca. I idzie na G3. Wieża na G3 dobrze idzie, czy źle? Przeciwnik gra G6. Co teraz? Dobry wieczór, panie Frydolin. Pierwszy raz pana dziś widzę. Wieża G3, pan Sigi. Pan Tomasz Pionka. Oczywiście wieża A5 jest dobry, ale gramy w szachy. Ruch 27. Czasu mało. Wieża G3. Wieża C7. Co teraz? Goniec D5 też był dobry. Co teraz? Wieża G3 już stoi. Dobry wieczór, panie Maku. Mogliby się, panie Danielu, ale kiedyś był taki dowcip w 81 roku. Jeszcze nie było tego, co się stało pod koniec. W Poznaniu jeden szachista opowiadał taki dowcip, że jak przyjdą do nas Rosjanie i Niemcy, kogo najpierw będziemy bić? I odpowiedział najpierw Niemców, potem Rosjan. Zgodnie z zasadą najpierw obowiązek, potem przyjemność. Tu siedzi mistrz NATO z Niemiec. On nie był przyjaźnie nastawiony. Nie chciał zremisować. No wygrywa wieża G6, pan właściciel ma rację. Tu wieża G6, bardzo dobry ruch. Wieża G6. I jak się weźmie wieżę, hetman bije C7. Nagle niespodziewanie. Koniś nie bije hetmana, bo jest związany. Po GF5. Hetman B7. I to już się wygrywa. Niestety dla młodego zawodnika było to za trudne. Zbił konisia. Tu podpowiadam, pozbywamy się i gramy dalej. I gramy dalej. Chcę zwrócić uwagę, że pozycja nam się skonsolidowała. Jest nieźle. Tak, bo pan właściciel tu miał rację. Goniec C2, pan Berdzik H4, pan Andrzej zobaczył szwindel.
Pani Gildio, pan sobie założy nowe konto. A króci czuwa. No i po co to panu, bo już pana nie ma. No. H4 pan Sigi. Pan Sigi widzę tu ostro do boju. Pan Marcin Hetman E8. Hetman E8, bardzo dobry ruch. Co dalej? Hetman D4. A po co Hetman D4? Żeby tutaj. Skoczek H4. Dobry pomysł, żeby trzepnąć na G6. Nikt nie dostaje punktu. Panie Andrzeju, on zawzięty jest. Gramy skoczek H4. Tu chcę powiedzieć, że w pierwszej rundzie ta partia była z Turkiem, co wygrałem końcówkę pionkową na podpartym wolnym pionie przeciwko oddalonemu. Kierownictwo ekipy lekko się zdziwiło, gdy wygrałem. Gdy przyszło na drugą partię, grałem z Węgrem, też ta partia jest wystawiona. Tam się pobiegli zobaczyć do tabeli, czy z tym Węgrem wygrałem, a jak na tę partię przyszli, to mi nie uwierzyli, ponieważ myśleli, że żartuję, kłamie, oszukuję, nie wiem co. Bo powiedziałem, że tę partię lekutko wygrałem. Oni mnie spisali na straty, zanim partia się zaczęła. Przecież to był mistrz NATO. No dobra. Co to było? Goniec D6. Gramy dalej. Gramy dalej. Wygrywamy. Wygrywamy. Panie Wojciech, chyba pan się spóźnił. Partia była tempem 2:40 na dokończenie. 2:40 na dokończenie. Bez dodawania jakichkolwiek sekund. Pan Donald Hetman E8 i pan Raus i pan wszyscy. Król H7. Co teraz? Już powoli zbliżamy się do końca. Zwracam uwagę, że czarne mają przewagę na czarnopolowej szachownicy i na białopolowej. No niestety zagrałem skoczek E6. Lepsze było wieża E1. Skoczek E6. Hetman C6. Skoczek C7. Hetman C7. Pytanie. Co teraz? Co teraz trzeba zrobić? Kto wie? Mamy dwie wieże za dwa gońce i pionka. Co trzeba zrobić w takiej sytuacji? Kiedy burza się skończyła, pioruny przestały grzmieć, skonsolidować pozycję. Otóż to, panie Andrzeju, atakować to my będziemy, mamy dwie jakości więcej. Zwracam uprościć, ale najpierw skonsolidować. Najlepiej wymienić hetmany. Hetman B5 i pogodzić się ze stratą pionka F4. A jak pan wpadł na to, panie Dante, że pion F4 leci? Pion F4 nie leci.
Od razu mówię. Konsoliduje, bierzemy piona i pion F4 nie leci, bo wieża F3 i co z tym gońcem? I gdzie ten goniec ma odejść? Piona na F4 nie można było blać. Wisi tam, tam wisi jeszcze goniec na C6. Goniec C6. Gdzie odchodzimy hetmanem? Panie Tomaszu, wieża A1 był bardzo dobry. Gdzie odchodzimy hetmanem? Konsolidujemy pozycję. Bronimy piona F4. Jak niepodległości. Hetman E2, hetman D3. O, słabo. Bronimy hetmanem piona F4. Nikt nie widzi. Prawo dla pana właściciela. Hetman C1. I dla pana Donalda, i dla pana Szczerca. I teraz na goniec F4. Zagramy wieżą o takę. I gdzie... I goniec nie ma gdzie odejść. A jak zagra G5, to po pierwsze mamy ruch G3 od razu. Od razu. Albo za chwilę. I ruch G3 należy do śmiertelnych. Tu zwracam uwagę, jak wieża blokuje gońca. Jak wieża D4 blokuje gońca C6. Nastąpiło hetman E7. Konsolidujemy pozycję. Co to jest otaka? Pan Magnesik. Czy mógł mi pan polecić jakąś książkę o analizie partii? A panie Magnesik, proszę skonkretyzować pytanie. Wieża E1. No pewnie, że wieża E1, ale co lepiej? Lepiej zagrać wieża F3. Zwracam uwagę, że nie boimy się ruchu D4, bo po D4 oddajemy jedną jakość i sobie poradzimy. I sobie poradzimy. Hetman F6. Gramy dalej. Konsolidujemy pozycję. I to jest ta pozycja, w której czarne mają czarnopolowego gońca, białe nie. Czarne mają przewagę na czarnopolowej szachownicy. Czarne mają białopolowego gońca, a białe nie. Czarne mają przewagę na białopolowej szachownicy. To jak mają przewagę i na białopolowej, i na czarnopolowej, to dlaczego przegrywają? Wieża GD3, bardzo dobry pomysł, i potem zabił na D5, bardzo dobry pomysł. Książkę, jak analizować swoje partie. Panie Magnesik, trzeba w partii wyznaczyć pozycje kluczowe i analizować. I znaleźć błędy, jak się znajdziemy błąd, uzasadnić, czemu to był błąd, co było lepsze i dlaczego to było lepsze. I to jest cała filozofia analizy, panie Magnesik. I oczywiście trzeba analizować, zapisując ruchy na kartce papieru, w słupkach. Także panie Magnesik, już pan wie, nie potrzebuje. Witam pana Grzegorza. G3. No G3 to, panie Donaldzie, osłabia pan białopolową przekątną. Hetman F2. Chcemy postawić hetmana na D4. Hetman E7. Co dalej? Panie Magnesik, natomiast jak to robić? No mniej więcej w tej chwili my, panie Magnesik, analizujemy trochę te partie. Tu my analizujemy godzinę z hakiem, to trochę za mało. Szachista Hibner analizował po 40 godzin swoje partie. F5, wieża E1. F5, bardzo dobry ruch, ale rzeczywiście wieża E1. Deplasujemy.
Hetman B7. Co teraz? Chce nam na wzdłuż białopolowej przekątnej skrzywdzić. Pan Dante, F5 jazda. Gdzie się panu z tym F5 spieszy, panie Dante? Gdzie wam się spieszy z tym D5? Czy można poprawić pozycję hetmana? O, pan Rudi, hetman D4. I pan Strzelec, i pan Berdzik. No oczywiście. Poprawiliśmy hetmana. Grozi GG7. To co zagrać? No zagraliśmy już hetman D4. Tak, co da? Zagraliśmy. Dzień dobry, panie Filipie. F5. Nie od razu. Uwaga, przypominam. Co jest najważniejsze w wygranej pozycji? W wygranej pozycji najważniejsze jest utrzymać wygraną pozycję. Nie wygrywać jak najszybciej. Wieża E8. Pod gońca. Panie Dawidzie. A, wycofał się pan. Pan Daniel F5. Na GG7 hetman C5 grozi hetman. I proszę państwa, i choćby przyszło 1000 atletów, a gdzie jest słaby punkt białych? Kto widzi słaby punkt białych, który trzeba obronić z nadmiarem? Król H2? Nie wiem. F5 to jest obiektywnie najlepszy ruch, ale nie jesteśmy komputerami. No tak, panie Tomaszu. Proszę, wieża F2. Punkt G2 był słaby. Punkt G2. Dobra, goniec G7. Gdzie odchodzimy hetmanem? O, pan Berdzik zobaczył, że G2 słabe, tak? Gdzie odchodzimy hetmanem? Na E3, na C5, na C5 bardzo dobry ruch. Na E3 też bardzo dobry ruch. O, proszę, 4 odpowiedzi. Hetman B4, proponujemy wymianę hetmanów. Jak czarny zbije, będziemy mieli wolnego piona, za którego wygramy gońca, prawda? Odszedł. No i teraz gramy od dawna wymarzone F5. Co teraz? Napad nam na wieżę. Jak bronimy wieży? Już niedaleko. Ojej, a nie ta mysz. Ten pion na F5, no, szaszek. I co teraz? I wieża FE2, no pewnie, że wieża FE2. D4. Co teraz? No. Kibiców mamy tłum. Kierownictwa ekipy oczywiście nie ma. Wybyli. No proszę, proszę. Hop. Hop. I nie chciał dalej grać. Zwróciliśmy jakość. Mat w 15.
musi oddać hetmana. Dobra. Kończymy to. Można mnie wywoływać. Czy ktoś ma jakieś pytanie? Można pytać. Można pytać.